nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Psalm 103, werset 10. Krew na rękach. Taka historia, która może nam zilustrować ten werset z Psalmu 103, wersetu 10. Bohater tej historii nazywał się Pierre i Pierre przez całe życie służył w legii cudzoziemskiej. Teraz spędzał swoje ostatnie lata w domu w spokojnej starości w Paryżu, siedząc samotnie w swoim małym pokoju. Często przypominał sobie swoje przeżycia z przeszłości. Pierre miał zawsze awersję do jakiejkolwiek religii, a jednak teraz stopniowo pozwalał, by od czasu do czasu odwiedzał go kaznodzieja. Prawdopodobnie dlatego, że dzięki wizycie szybciej zlatywał mu czas. Gość opowiadał mu o miłości Boga, który zesłał swojego syna na ziemię, aby ludzie mogli zostać zbawieni. Pewnego razu podczas jednej z wizyt Pierre przerwał nagle swojemu gościowi i powiedział: muszę przyznać, że to, co mi mówisz, brzmi dobrze, ale mnie to nie dotyczy, ponieważ jest coś, co powinieneś o mnie wiedzieć. Ja mam krew na rękach. Kaznodzieja zastanawiał się przez dłuższą chwilę, a następnie otworzył Biblię i przeczytał mu, jak Jezus Chrystus wisi na krzyżu między dwoma przestępcami. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas, co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Łukasza 23. Łukasza 23, rozdział 39 do 43 wersetu. Po przeczytaniu tego fragmentu Pierre zamyślił się i zapytał z niedowierzaniem: czy to jest możliwe, żebym ja również znalazł się w raju, gdybym miał odejść z tej ziemi? Krótki czas później Pierre wyznał Bogu w pokucie swoją winę i teraz może oczekiwać w pełnym pokoju dnia, w którym Chrystus zabierze go do siebie. A jak sytuacja wygląda z tobą? Czy uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak jak wiemy o tym Pierre, że krótki czas po tej rozmowie z ewangelistą uwierzył w Pana Jezusa i wyznał Bogu w pokucie swoją winę i teraz może oczekiwać w pełnym pokoju dnia, w którym Chrystus zabierze go do siebie. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, nawet jeśli masz krew na rękach.